pieniądze, ale jakoś się zmobilizowali. Mamy nadzieję, że kłopotów dalej nie będzie. Chociaż się pojawiają też i problemy wynikające z tego, że no jest wiele źle zainwentaryzowanych sieci pod tą drogą, na przykład sieci gazowe, energetyczne, różne inne niespodzianki, jak się kopie w ziemi, to niestety wychodzą, a to też i wpływa na termin realizacji inwestycji. Modernizacja mostu w Koniec-Wałdzie. Tam zostały zakończone prace związane z biciem 26 sztuk pali prefabrykowanych i w zasadzie zostało już wykonane zbrojenie i zalane, także teraz to wszystko tężeje i tam również raczej nie powinno być kłopotów. Do 21 listopada most ma być oddany. Pierwszy etap modernizacji stadionu w Sztumie przekazano firmie Celbud, bo złożyła najkorzystniejszą ofertę plac budowy i do 31 sierpnia 2015 ten pierwszy etap ma być zakończony. Spotkałem się też z zarządem klubu Olimpia, żeby nie było po prostu problemów z rozgrywkami piłkarskimi, no bo w pierwszym etapie będą rozebrane trybuny i ten plac pod skate park, to tam właśnie będzie pierwszy etap modernizacji tego stadionu. Kwota zaoferowana przez firmę Celbud to jest prawie 2 800 000 zł. Inwestycje zakończone, budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze, remont wojsk sportowych. Ponadto modernizacja mostu nad kanałem Uścińskim, również ten most został oddany do użytku. Rolnicy są zadowoleni, byliśmy też wczoraj tam w Usznicach i są zadowoleni. Tam jeszcze takie drobne sprawy związane z podjazdami dla ciągników, ale to już są takie sprawy kosmetyczne. No, udało się. I chciałbym też radnych poinformować, że rozpoczęły się prace przygotowawcze pod budowę farmy wiatrowej w Postolinie. Rozpoczęły się prace przy budowie dróg technologicznych. Także kolejna ta zapowiadana inwestycja rozpoczęła się i no to będzie miało nie tylko dla inwestorów, ale dla gminy, bo na pewno w sposób znaczący wzrosną nasze wpływy z podatków lokalnych. I na tę inwestycję czekaliśmy. W referacie programów pomocowych współpracy z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi to były prace związane z rozliczaniem i pilotowaniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej, czyli tu informowałem o stanie zaawansowania wykonania tych inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o ten referat, to najważniejszym zadaniem to jest dbanie i czuwanie nad tym, żeby w sposób właściwy były te projekty rozliczone z Urzędem Marszałkowskim. I 29 sierpnia minął termin finansowy realizacji projektu rewitalizacji terenu Fosji Średniowiecznego Miasta Lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami, czyli trzeba było dostarczyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o płatność końcową. Ponadto chciałbym poinformować radnych, na ostatniej sesji o tym nie poinformowałem, że Zarząd Województwa zwiększył nam dofinansowanie naszego projektu podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaku Zamków Butyckich na Powiślu, czyli ten bulwarowo-rowerowy, tak mówiąc umownie, z 69% do 75%. 11 września wpłynęła na konto gminy kwota prawie 637 tysięcy złotych. Nasi partnerzy też otrzymali zwiększone dofinansowanie. Także no, cieszymy się z tego, bo to jest po prostu więcej pieniędzy będziemy mieć do wydania oczywiście. Podniesienie, kolejne projekty to podniesienie atrakcyjności szlaków Zamków Gotyckich, rewitalizacja centrum naszego miasta. Już rozpoczął się okres trwałości projektu, wynosi on 5 lat. Od 18 grudnia 2013 roku, czyli do grudnia 2018, musimy po prostu rezultaty tego projektu cały czas, prawie cały czas monitorować. Trwa weryfikacja naszych wniosków o płatność złożonych w Urzędzie Marszałkowskim związanymi z małym, z projektami budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze, rewitalizacja, remont świetlic w Czerninie, w Koźlince oraz miejsce rekreacji Górki, Cybusy i Ramzy Małe. Tak samo przebudowa targowiska miejskiego w Starej Fosie, projekt w trakcie realizacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową do 25 października.
Chciałbym też radnych poinformować, że było realizowanych dużo takich projektów związanych z promocją miasta i gminy Sztum. Pierwszy taki projekt to Żaba ze Sztumu, wydanie publikacji ukazującej koeficjenty waloru miasta i gminy Sztum. I w ramach tego projektu zostały wydane książeczki, za chwilę radnym wręczę te bajeczki. Natomiast były też organizowane takie spotkania czy pikniki promujące właśnie to wydawnictwo. Były to pikniki na Dożynkach w Czerninie, na otwarciu świetlicy Białej Górze, ale też na Dniach Ziemi Sztumskiej również. I drugi taki projekt też, w którym można było się zapoznać z rezultatami na Dniach Ziemi Sztumskiej, na Dożynkach i Białej Górze, na otwarciu świetlicy. To są questy, poszerzenie oferty turystycznej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta gminy Sztum. Zachęcałbym do skorzystania z tych takich gier terenowych, bo to jest taki przewodnik bez przewodnika. Mamy dwa questy dla naszego zamku, centrum miasta i dla Białej Góry. I naprawdę cieszyły się, to są takie gry terenowe. Trzeba troszeczkę czasu poświęcić, ale jak ktoś chce wypocząć, to musi trochę czasu poświęcić. I dzisiaj było nawet spotkanie nad następnymi questami. I tu w tej części województwa jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi o liczbę tych questów, pionierami. I to jest na pewno bardzo fajna forma promocji turystycznej. Zakończył też się projekt Gmina Sztum w obiektywie. Były trzy wystawy plenerowe. Chyba każdy, mam nadzieję, oglądał te wystawy na placu Wolności. Obecnie jest Gmina Sztum wczoraj i dziś. I również był zrealizowany projekt systemu instalacji fotowoltaicznych, to w porozumieniu z powiatem sztumskim otrzymaliśmy dokumentację. Chciałbym też poinformować Państwa o tych działaniach promocyjnych, bo wielokrotnie radni dyskutowali, mówili o tym, pytali. W telewizji gdańskiej emitowane są nasze billboardy, czyli 8-sekundowe filmy promujące miasto i gminę Sztum. Obecnie o godzinie 18:50 przed wiadomościami sportowymi. Do 28 pogodę to właśnie września, dlatego mamy taką ładną pogodę we wrześniu. Gmina Sztum zaprasza na co? Właśnie. Wyjątkowa pogoda, jak na wrzesień. Ponadto Sztumskie Centrum Kultury przed seansami filmowymi emituje ten nasz 90-sekundowy film promocyjny, który w takim dużym zainteresowaniu w internecie się również cieszył. No i kończyły pracę nad wydaniem monografii historii Sztumu od roku 1806 do 1945. W październiku ta książka będzie już wydrukowana i gotowa. I były imprezy, to już mówiłem o tych piknikach, ale również i w naszych szkołach i przedszkolach z panem przewodniczącym. Promocja tej książki Żaba ze Sztumu. Każdy otrzyma, każdy sam oceni. W każdym razie dzieci były zadowolone. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawy organizacji pozarządowych Kultura Sportowa, realizacja uchwał Rady o przyznaniu stypendium, rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych. Jest tu też bardzo obszerne sprawozdanie z Sztumskiego Centrum Kultury za sierpień i wrzesień. I naprawdę oferta Sztumskiego Centrum Kultury była bardzo bogata, dla każdego coś miłego, a w Ziemi Sztumskiej naprawdę w takiej powszechnej opinii cieszyły się bardzo dobrymi opiniami. Tu nie chodzi tylko o bardzo ładną pogodę, ale również i o jakość i bogactwo oferty nie tylko Sztumskiego Centrum Kultury, ale też i wielu stowarzyszeń, które organizowały różne takie, nie chcę powiedzieć, że niszowe, takie hobbystyczne turnieje, konkursy, zawody. Praktycznie z panem przewodniczącym byliśmy na wszystkich, naprawdę na wszystkich było bardzo dużo ludzi, nie tylko naszych mieszkańców, ale po prostu przyjeżdżali od Gdańska, od Słupska, na przykład na turniej brydżowy, na turniej Baśkę. Naprawdę było bardzo dużo osób. I chciałbym też poinformować, że jeszcze w październiku odbędzie się spotkanie wspólne przewodniczących Komisji Rady Miejskiej, kierowników, referatów i dyrektorów jednostek, żeby po prostu zaopiniować propozycje złożone do budżetu
obywatelskiego. Kończymy już taką obróbkę formalną, a później po prostu poprosimy o opinię właśnie te osoby. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie informacji. I przechodzimy teraz do... Zapomniałem o opiece społecznej i oświaty. A nie dobrze. To proszę Państwa, jeszcze dwie uchwały dotyczące księgowości, finansów, a potem zrobimy przerwę, tak? Więc bardzo proszę teraz, mamy przed sobą 12 projektów uchwał i jako pierwszą proszę Panią Danusię Wiatrowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczun na lata 2014-2018. Rada Miejska uchwala paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Szczun na lata 2014-2018 zgodnie z nową przyjętą w wymienionej uchwały w treściach w załączniku nr 1 do uchwały niniejszej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gminy Szczun. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Gazecie Informacji Publicznej. Czy czytają Państwo objaśnienie? Nie. Projekt uchwały przedstawiony na Komisji Resortowej zaopiniowano pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie projekt uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. I również Panią Danusię poprosimy o przedstawienie projektu zmian w budżecie gminy na rok 2014. Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 października 2014 roku Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 173 300 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1 173 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 66 829 658 zł, w tym wydatki bieżące 52 212 478 zł, wydatki majątkowe 14 617 180 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 010-10 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z wydatków majątkowych w ramach programów finansowanych z udziału środków unijnych z zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola etap trzeci kwoty 140 tysięcy złotych do działu 600 transport i łączność rozdział 616 drogi publiczne gminne na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą mur oporowy przy ulicy Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej część ulicy Słonecznej kwoty 125 tysięcy złotych. Do rozdziału 695 pozostała działalność na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne budowa parkingu na działce nr 215/6 obręb koniec bank między innymi dokumentacja projektowa kwota 10 tysięcy złotych. Do działu 630 turystyka rozdział 630.03 zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wydatki majątkowe na zadanie rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego kwota 5 tysięcy złotych. Dział 600 transport i łączność z rozdziału 616 drogi publiczne gminne z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w miejscowości Uśnice kwotę 20 tysięcy złotych. Do rozdziału 695 pozostała działalność na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne budowa parkingu na działce nr 215/6 obręb konieczna między innymi dokumentacja projektowa. Dział 750 administracja publiczna rozdział 750-23 urzędy gmin z wydatków majątkowych zadania zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu miasta gminy Sztum kwotę 194 200 zł do działu 801 oświata i wychowanie rozdział 801-01 szkoły podstawowe na wydatki bieżące jednostek na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Działu 758 różne rozliczenia 758-18 rezerwy ogólne i celowe z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją istotnych zadań
kwotę 15 tysięcy złotych do działu 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 801.01 Szkoły Podstawowe za wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne, przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 995, pozostała działalność wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego, urządzenie i doposażenie placu zabaw na terenie miasta i gminy Sztum, kwotę 7 tysięcy złotych do działu 700. Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 793, gospodarka gruntami nieruchomościami, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustala się deficyt w wysokości 10 316 620 zł, który jest finansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. Ustala się przychody w kwocie 10 316 620 zł z tytułu nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych 10 316 620 zł. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr 45/437/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pod nazwą Plan Wydatków Majątkowych na rok 2014 w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola etap trzeci zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 140 tysięcy złotych. Na zadanie poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra zmienia się źródła finansowania, zmniejsza się wydatki bieżące, a zwiększa inne pozyskania z Unii Europejskiej o kwotę 21 800 zł. Dział 600 Transport i Łączność na zadanie modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w miejscowości Uśnice zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 20 000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, budowa parkingu na działce nr 215/6 obręb Koniecwałk, m.in. dokumentacja projektowa o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 30 000 zł. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Mur oporowy przy ulicy Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej, część ulicy Słonecznej o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 125 000 zł. W dziale 630 Turystyka na zadanie rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego. Zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 5 000 zł. W dziale 710 działalność usługowa na zadaniu wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze. Zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 5 000 zł. W dziale 750 administracja publiczna na zadaniu pod nazwą zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie przesuwa się planowany termin zakończenia inwestycji z roku 2014 na 2015. Zmniejsza się nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 1 367 500 zł. W dziale 801 Oświata i Wychowanie wprowadza się nowe zadanie pod nazwą przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 15 000 zł. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na zadaniu urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Sztum zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 7 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmniejszenia wyniku źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1 173 300 zł. W załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr 45/437/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pod nazwą sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr 41/400/214 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pod nazwą Plan Dochodów Zgromadzonych
na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014 zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 22 426 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załącznik od numeru 1 do 4 do niniejszej uchwały, paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały przedstawiony na resortowej Komisji Finansów i Rozwoju i zaopiniowany pozytywnie. Czy to tam jest zasadnie? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Czy mamy już jakieś konkretne deklaracje ze strony inwestorów, kiedy zakończą się inwestycje związane z budową tych zakładów? Ewentualnie na kiedy, konkretnie na kiedy potrzebny jest ich bankiet, o tak powiem. No tutaj właśnie pan prezes Czerwionko między innymi informował, jakie są plany. Ja wiem, ale nie wiem, ale pozostali inwestorzy, którzy nie, się... Nie mamy takich informacji, ponieważ umowy są między Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i tymi inwestorami. Ja tylko po prostu zbieram informacje, które chciałbym, które przedstawiam radnym i społeczności, jakie są, na jakim etapie są te zamiary inwestorów. Natomiast kiedy, kto rozpocznie i kiedy zamierza zakończyć, nie mam takiej informacji. Tym bardziej, że wiele informacji, które wam przekazywałem radnym, też się nie sprawdziło, bo na przykład plania kawy już miała być dawno rozpoczęta. I to nie wynika z tego, że ja radnych wprowadzam w błąd, tylko z tego, że takie informacje otrzymujemy od inwestorów. Przenosi się nie będzie. Ja nie mówię, że nie będzie nic. 10 tysięcy na dokumentację to nie są duże pieniądze z całego budżetu, tylko mówię. Chciałem mieć po prostu, czy ma pan już jakieś konkretne deklaracje ze strony inwestorów, bo spotykają się. Dlatego inwestorzy nie do mnie przychodzą, tylko partnerem dla nich jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako właściciel tych gruntów. Natomiast my się spotykamy jako samorząd wtedy, kiedy na przykład ich interesują ulgi podatkowe czy pomoc przy wykonywaniu infrastruktury i tego typu sprawy. Także takich informacji, dlatego poprosiliśmy z panem przewodniczącym prezesa firmy Elita, żeby on radnych poinformował, jakie są plany, bo po prostu sami państwo wiecie, że wiele już razy przekazywałem informacji, które niestety się nie sprawdziły. Mam nadzieję, że to, co przedstawiła Elita, to się sprawdzi. Są bardzo zaawansowane, to mogę tylko powiedzieć, bo zakład gazowniczy nie podpisał, nie zacząłby budowy gazociągu, a rozpocznie, jakby nie miał określonego terminu odbioru gazu, bo oni nie budują gazociągu, jak nie ma umowy, bo wtedy po prostu firmy muszą płacić kary, więc z tego można wnioskować, że firmy tej z Bielska Białej są, terminy są również na glące, tym bardziej, że z tego co wiemy, to uzyskali bardzo duże dofinansowanie ze środków unijnych na budowę tego zakładu, a rozliczenie jest do 2015 roku, także oni też muszą się spieszyć, jeżeli chcą te środki wykorzystać. Dziękuję bardzo, czy są inne pytania? Chciałem zapytać, jaki będzie okres ważności dokumentacji na budowie tego parkingu? 3 lata, standardowo. Parking jest w naszym terenie gminy. Ja wiem, tylko chcę trzeba aktualizować, nie? W związku z tym, że praktycznie Pomorska Specjalna Strefa została dopełniona, my już robimy analizy, ewentualnie, żeby przygotować drugi etap budowy infrastruktury w parku przemysłowym. Czyli niewykluczone, na pewno następny samorząd będzie musiał jeszcze podjąć jakieś decyzje, żeby wykonać dokumentację, czy wykupić grunty pod drogi, wykonać dokumentację, bo jeżeli inwestor się pojawi, daj Boże, że się pojawi, bo jak już będą ci pierwsi, to na pewno jest to większa szansa na następnych, to wtedy władze regionalne będą dysponowały środkami na budowę infrastruktury, ale pod konkretne potrzeby, nie w takiej formule jak obecnie, że dali i czekaliśmy 10 lat, tylko jak będzie konkretny inwestor, to ma być to dla niego zachętą w pakiecie zachęt do tego, żeby na przykład w sumie inwestować. I wtedy musimy być pod względem dokumentacyjnym przygotowani. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przyznam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 14 głosami za. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, jeszcze chciałbym tutaj przed przerwą tę bajeczkę rozdać. Przerwa była większa. Bym poprosił panią Ewę Ruczyńską, panią kierownik literatu, który wprowadził projekt Żaba ze Sztumu i który miał wielki wkład na kształt i treść tej bajki. Także poproszę, żeby pomogła mi rozdać bajeczkę. Ja pójdę tam.
Tak, pan też już został? 20-minutową przerwę na kawę.